To jest moja opinia. No, nie wiem. Pierwsze Syberie mi się podobały, pierwsze dwie. Następne moim zdaniem są naciągane. Nie wiem. Ciężko mi tak powiedzieć teraz. W sumie. No, jest sporo minusów jakby następnych gier. Wolałam, jak były tylko dwie. Ja potrzebuję więcej amunicji. Chyba tak, bo wystrzelałam się z wszystkiego, jak zwykle. Chodzi mi o czwórkę. No, czwórkę też nagrywałam. Znaczy, streamowałam w sumie. No, czwórka była taka, no... Miała swoje dobre momenty. Ale nie jest to gra moich marzeń. O, może tak. Nie jest to takie 10 na 10. Żebym, nie wiem, o niej długo myślała, czy... Aha, Syberii 3 nie nagrałam? O, to nawet nie pamiętam. podsumowując... Teraz takie w sumie ciekawe pytanie, bo nigdy to nie zadałem. Najgorsza gra, w jaką grałaś? Ojej. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, Lawrence. Kiedyś myślałam, że to jest... Boże, taka przygodówka, którą nagrywałam też zresztą... Jak ona się nazywała? Gdzie były dwie postaci. A jeden to był pirat jakiś, a drugi... Znaczy pirat złodziej taki, a drugi to był marynarz. I oni szukali jakiegoś skarbu czy coś. Boże, jak to się nazywało, nie pamiętam. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć. Ale jak zagrałam w to jakby po latach, to uznałam, że to nie jest taka najgorsza gra, w którą grałam. Wtedy jak grałam za pierwszym razem, to była słaba. Dla mnie, ale no teraz to jest takie, powiedzmy, no nie wiem, 5 na 10. Nie wiem. Teraz to by mi ciężko było powiedzieć. O, Jessie Faust, właśnie. A tak to, to kurczę, nie wiem. Czekajcie, ja zapisałam tą grę, czy nie zapisałam gry? Jezus Maria, czemu ja nie pamiętam, co ja robiłam przez 5 sekund temu? Hogwarts Legacy, Jezus, czemu wy zadajecie takie trudne pytania? Oglądałam parę streamów u Teo z Hogwarts Legacy i wyglądało całkiem fajnie. Myślę, że nawet bym zagrała, ale na razie nie mam ani to kasy, ani sprzętu za bardzo. Więc nie zagram. A to mnie w ogóle kieruje w inną stronę. Czemu ja tu wlazłam? I czemu tu jest nieprzyjemnie? Czemu ja tu idę? Nie wiem, gdzie ja jestem, nie wiem, co robię. Czemu to mnie kieruje w ogóle w drugą stronę? A czemu nie tu? Aha! Fajnie. Ekstra. Nie podobało mi się. A tu była ta plazmowa energia. Jest jakieś przejście do wieży. Nie wiem, czy ja mam tu iść. Tu też jest zapis. Bez sensu. Nie wiem, co mam robić. Idę stąd.
gościu do enzymowania był? Nie, bo... Dobra, zaraz... Zaraz ogarnę. Najgorsza gra świata Gravity Cat. Ojej! Nie da się prawie kompletnie przejść. Mi się to udało i nigdy już nie odpalę. No to jak się nie da przejść, skoro to mi się udało? Dobra, nie rozumiem. Ale ja grałam w to kiedyś na live'ie całonocnym. Przejście w nieważkość. Aha, bo chodzi o to, że ja mam tam się... Jezus... się transportować tam. Wykryto zagrożenie faktyczne. Czy możesz... łaskawie... Nie da się, ale ogólnie od 30 poziomu to jest jakieś chore przejście. Znaczy, no, domyślam się, bo to jest ciężka gra jak Super Meat Boy. Albo była taka jeszcze jedna gra z kotem, gdzie się tak przemieniało grawitację, góra-dół, góra-dół, w sensie. Z siostrą w to grałam, tylko też nie pamiętam tytułu, Boże. Ja mam naprawdę pamięć dobrą, ale krótką. I teraz mi każą iść tam na dół właśnie. A co jest tutaj? Jezu, no wiedziałam. Matko. Dobra, mogę tam wejść na dół. Bo mi się już w mózgu kręci. No i teraz mamy tu iść. Dobra. Wyjście z nieważkości. Jeszcze raz zapisz. Jaki Tomb Raider usunęłabyś od 1 do 4? Żadnego. Czemu miałabym usuwać? Mówisz jak moi pacjenci z tą pamięcią. Tak sobie drogą ci goście, co w nich strzelasz czy kawą, to wyglądają jak żółwie. Ojej. Mnie bardziej przypominają, jakby miały mózgi na plecach, nie wiem. Jezu, co się stało z myszką? Jakaś taka bardziej czuła się zrobiła, nie wiem czemu. Dziwnie. Dobra. Siódmy enzym. Ja pitole po prostu. Będziemy 5 lat robić te enzymy. No muszę się kiedyś zastanowić, jaka jest najgorsza gra, którą grałam. To była zwykła misja naprawcza. Nie było mowy o kamerach pokazujących mojego zmarłego brata. Tyle super. Śmierci. A co by było, gdyby znak trafił w niepowołane ręce? Znowu chodzi o Sisi. Tak sobie myślę, że gdyby jakaś korpołajza próbowała zgarnąć znak, ty i ja moglibyśmy coś z tym zrobić. Mówisz, jakby to gdyby było niemal pewne. Daj spokój. Gdzie jest Hammond? Co robi? Nie wiem. Jeśli się nie skupię, zabraknie powietrza, zanim ta odpowiedź stanie się istotna. Jakoś już musiała usunąć. Jej, chyba Tomb Raider 1. W sensie, oni mają mózgi na plecach, ale są tak wielkie jak skorupa żółwia. No w sumie tak, racja. Żeby tak wygląda, Boże. Ci mi przeszkadza. Czemu jak nie potrzebuję, to jest milion zapisów, a jak potrzebuję, to nie ma innego. O nie! Znowu tam jest nieważkość. I ładowanie stazy, o Boże. O Boże, czemu mi się to źle kojarzy? Energia plazmowa... Redyty, zaraz tam umrzemy, jak nic.
podoba mi się to. Ani trochę, tam na pewno jest mnóstwo przeciwników. Jak ja mam tam niby... Ja walę po prostu. Aha, super. Tak, pewnie. To jest coś niedobrego. Rozerwało mnie na kawałki. Wiedziałam, że to się tak skończy. Jakie życie. Daje ci, kiedy nie potrzebujesz, a nie daje, kiedy potrzebujesz, no. No bo ja nie wiem, ja tracę orientację, jak mam tą nieważkość. To mnie denerwuje. I teraz za każdym razem będę zbierać te rzeczy. Dziękuję, Lawrence. Super, Howard. Dzięki za... radosny komentarz. Sucharowy. Wrażająca śmierć. Ale jesteście zabawni! Ha, ha, ha! Się uśmiałam. O, patrzcie, ale tej skrzynki tam... A, już myślałam, że nie ma. Dobra, ja się cofnę, żeby zapisać to, bo pewnie umrę tu jeszcze 50 tysięcy razy. A już przynajmniej nie będę musiała zbierać tych rzeczy po raz 50. Wszystkie części DS zostały zremasterowane, czy tylko jedynka? Chyba tylko jedynka na razie. Coś mam ten miecz przy Niku. Tak. Masz ten miecz, żeby mi pomagać, a nie żeby... strzelać sucharami. No właśnie, mamy sucharka od sucharów. Wiecie, się rozrywają, to już tylko oznacza jedno, UFO porno. Boże! Dobra. Widzowie z wybornym poczuciem humoru, tak. Bo to jest ta staza tam potrzebna, pewnie, żeby ten prąd wyłączyć. Ja się nie mogę przebić tu. Ja walę, jeszcze coś mi ciągle dziabie. Oła. F. No, weź tam fruń. O nie, wpadłam do macki. Boże, gdzie ja mam iść? Ja nawet nie wiem, gdzie ja mam iść. To jest najgorsze. Ała, wszystko mnie boli. Nie wiem, gdzie jest. Nie, nienawidzę tej gry. Za te momenty z nieważkością. Serio, to są najgorsze momenty w tej grze. Już wolę 50 tysięcy bossów pod rząd, ale nie to gówno. Ugh. Banana, chipsy i słodycze. Ojeju, a czemu? Bo walnięcie piłka. Czemu gramy w tę grę? Bo ogólnie jest całkiem spoko, ale ten tryb nieważkości jest straszny. No i trzeba go jakoś przetrwać, no. Przytyło 20 kilo. Akurat, już uwierzę, Howard, że ci się przytyło 20 kilo. No, papa Ernest. Się wydaje, czy to najbardziej upierdliwa sekcja w tym grze z tymi całymi enzymami. Znaczy, ja nie lubię w ogóle tych elementów właśnie z nieważkością. Nieważne, czy to enzymy, czy nie enzymy, ale no, jest to frustrujące. Jeszcze zwłaszcza, że wrogów pełno dookoła. Hero From Games, twoje zdrówko. To jest Beata. Czekolada, chipsy. Ojej, to oddaj mi. Chociaż czekolady to ja bym nie chciała, ale chipsy tak. Ford jest w ciąży i ma czworaczki? No, no! Nie wiem, jakoś trudno mi uwierzyć, Howard, że aż tak przytyłeś. Zawsze taki chudy.
Ja to szczęście, że mogę jeść wszystko tak waga stoi albo spada. No, ja też tak mam, Alis. Zjąłeś leci paczkomatem. Jej! Przejście w nieważkość. Dobra, może po prostu będę się pozbywać tych wrogów. Może jakoś przetrwam. Tam jest staza. Jeszcze coś do mnie strzela. Nie, F. F. Czemu to nie chce działać? I gdzie ja mam lecieć teraz? Nie wiem, kurde. Gdzie ja mam lecieć? Tu do góry. Tu do góry. Gdzie? Gdzie to gówno? Tam. Tam, 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 tam. Au, 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 au. Nie, jeszcze ty. Pier, papier. Co za masakra. Nienawidzę tego gówna. Też ostatnio bębenek się powiększył, ale jak sprawdzałem, to jeszcze mieszczę się w granicach normy swojego wzrostu, więc luz. No to dobrze. Wyłączyć turbinę? Aha. Nie do końca wiem, po co to zrobiłam, ale spoko. Czekajcie, jak jest to jest z amunicją, bo czuję, że się wystrzelałam trochę. O, w sumie tak średnio. Na jeża. Aha. Uwaga! Awaria oczyszczaczy termodynamicznych. Odsunąć rur filtracyjnych. Świetnie. Rozumiem, inną mam jechać. Coś niebezpiecznego jest tu. Tam jest zamknięte. Tu się ogień pali. Świetnie, zaczepiście. No ja na dół zeszłam chyba. Super, mam iść do rury filtracyjnej, która jest zagrożeniem życia. Zaczepiście. I'm loving it. Awaria oczyszczaczy termodynamicznych. Odsunąć od rur filtracyjnych. Oh my goodness me. Super, to wygląda ekstra. Mam iść na prawo. Tam też coś trzeba rozwalić. A, szybko. Dobra, mam nadzieję, że tylko jedna rura jest masakrująca. Nie, ta rura też jest. Ja pitole, po prostu. I co, i tu też? Tam jest coś wyskoczy?
Ta gra jest taka wredna po prostu. Bardziej wredna nie może być. Wygląda zachęcająco. Doskonały plan, nie wiem co ci chodzi. Świetnie, świetnie. O, przynajmniej energię plazmową mi dali. Rozumiem, że nie dali. Awaria oczyszczacze termodynamicznych. Odsunąć od rur filtracyjnych. Aha, mamy iść tam. A tutaj jest mnóstwo jakichś pomieszczeń, kurczę. Jest mnóstwo jakichś... Aha. Nie. Nie wiem, czy ja mam tędy chodzić, kurczę. To są jakieś ważne rzeczy. Odsunąć od rur filtracyjnych. Coś tam było chyba. O, dziennik. Instrukcja techniczna. Jest otwarta na rozdziale zatytułowanym oczyszczacze termodynamiczne. Konserwacja i utrzymanie sekcja uwagi została poszerzona o następujące treści. O, jaki... Wygląda jak uśmieszek. Wyciągnąłem wszystkie regulatory z oczyszczaczy i podkręciłem je do oporu. I szaleństwo, ale to tylko to mi pozostaje. Powinno spalić przynajmniej część gazu, tak mi się wydaje. I nie wiem. Muszę czegoś spróbować. Patrzenie jak Hidaka wyżyguje własne płuca usunięte. Nie mogę, to nie mogę być ja. Boże, miej nas po pieca. To jest chyba powrót, mam wrażenie. Kurde, no, nie mogę go zabić. Dobra. A tu? Co jest? O! Ten od enzymów. Maluje błazno kobuta, w sensie błazno z głową kobuta i jest super, tylko trudno do ogarnięcia. No, ja się nie dziwię, jak takie abstrakcje malujesz. A wrzucisz to potem gdzieś na jakieś Instagramy czy coś, żeby zobaczyć, czy to tylko tak malujesz dla siebie? Cześć, Jelokim! Co tam u ciebie? Oh my god! Uwaga! Dobra. Awaria oczyszczaczy termodynamicznych. Odsunąć od rur filtracyjnych. Aha, tu tędy... Którędy chciałam iść wcześniej. Wow. Aha, to jest kolejna winda. Winda. Boże. Ja już jestem totalnie pogubiona w tej grze. Regeneracja po chorobie. Ojej. Ale mam nadzieję, że czujesz się lepiej. A po jakiej chorobie? No, na story będę dodawał na pewno. Okej. Okay. Więc nie zobaczę. Isaac, proszę, potrzebuję cię. Pomóż mi. Fajnie, że ona nas potrzebuje, a nie powie nam, gdzie jest. I jak ją znaleźć w ogóle. What the fuck? Mam nadzieję, że to już ostatni. Dobra, to chyba ostatni.
ramiona materii Lewiatana spowalnia. Cross, co się dzieje? Musiało zadziałać. Dostał do ścięży, możemy rozpuścić frachtowiec. Grypa chyba. Już szybki wszystko. No, to dobrze. Wracaj tam i wywal tego bydlaka w kosmos, póki jest szansa. No, to fajnie. Ja się obawiam, że my utkniemy na tym Lewiatanie mimo wszystko. Szukanie na zasadzie domyśl się. Szkoda, że nie dali mi amunicji. No, to tamtym muszę iść. Najgorsze jest też to, że ja nie do końca wiem, jak te zadania poboczne zrobić, bo tu jest strasznie dużo jakichś zadań dodatkowych i ja nie wiem, gdzie ich szukać. Trochę. Gdzie ja wylądowałam? O Boże, znowu! Znowu mnie atakują. Cześć ku Angelika chyba? Przepraszam, jeśli źle przeczytałam, ale dziękuję za followkę bardzo. Coś tu jest jeszcze. I nie podoba mi się to ani trochę. Mam iść do windy. Dobra, idę do windy, bo już mnie denerwuje ta nieważkość. Co dodałem omotkę, nic nie szkodzi. Idę sobie tutaj jedzonka przynieść, dobrze, smacznego. Psst, naciśnij M jest dla słabych. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Już mam dosyć tego miejsca. Nie podobało mi się tu. A nie! Kurde! Myślę, że to jest jakiś zwykły potworek. I mały dzieciak wyskoczył. Możesz łaskawie stanąć w miejscu. Czemu mi dajecie kredyty, jak ja potrzebuję amunicji? Halo. Dobra, ja tu byłam pewnie, nie? Już nie pamiętam. Nie szkodzi, to na początku jest tak randomowo dodane zamiast... A, aha, rozumiem. Angelika, okej. Okay. Dobra, przecież wiemy, czemu nie wciskasz M. Mały dzieciak kojarzy mi się z zabójcą z Dead by Daylight. No, jest coś takiego. Jest coś takiego, racja. Mam 7 pocisków. Świetnie mi idzie. O, kredyty tu zostały. Już ciekawe dlaczego. Windom. Na poziom numer 1. Dobra, która godzina? 21 dopiero. Okej, okay. Wow. Mam nadzieję, że już mnie tu nic nie zaatakuje. Fajnie się tu bawicie. Czemu tu wszystko wybucha? No to jest tryskanko, to pamiętam. Mamy się cofnąć tam. A tu? Nie mogę przejść. Wymagane uprawnienia poziomu trzeciego.